od czego zależy kąt nachylenia dachu. Kąt, pod jakim powinien być nachylony dach, zależy od wielu czynników, w tym od regionu geograficznego, lokalnego klimatu, estetyki budynku oraz rodzaju materiału pokrycia dachowego. Przekonaj się, jak poszczególne czynniki wpływają na kąt nachylenia dachu, aby dokonać świadomego wyboru. Kąt nachylenia dachu. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu? Oto kilka głównych aspektów, na które powinieneś zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru kąta nachylenia dachu. Odprowadzanie wody. Kąt nachylenia dachu ma kluczowe znaczenie w kontekście skutecznego odprowadzania opadów atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy grad. Im większy kąt nachylenia, tym szybciej woda spływa z powierzchni dachu, zmniejszając ryzyko zalewania i uszkodzeń. Klimat. W regionach o dużej ilości opadów często stosuje się większy kąt nachylenia, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie wody. W obszarach o mniejszych opadach lub o dużej ilości śniegu zimą, dachy o większym nachyleniu pomagają w usuwaniu nagromadzonego śniegu. Materiał pokrycia dachowego. Niektóre materiały do pokrycia dachowego mają specyficzne wymagania dotyczące kąta nachylenia. Na przykład dachówki ceramiczne lub betonowe zwykle wymagają większego kąta nachylenia niż blachodachówki. Producenci materiału pokrycia zazwyczaj podają zalecany zakres kąta nachylenia dla danego produktu. Estetyka budynku. Kąt nachylenia może być również wybierany ze względów estetycznych i projektowych. Niektóre style architektoniczne lub regiony geograficzne mają charakterystyczne kąty nachylenia, które nadają budynkom charakterystycznego wyglądu. Przepisy budowlane. W niektórych jurysdykcjach istnieją przepisy budowlane, które określają minimalny lub maksymalny kąt nachylenia dachu w zależności od lokalnych wymogów i standardów bezpieczeństwa. Jak sprawdzić kąt nachylenia dachu w istniejącym budynku? Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić kąt nachylenia dachu. Dzisiaj przedstawimy te najskuteczniejsze. Kątomierz dekarski. Jest to urządzenie pomiarowe specjalnie zaprojektowane do określania kąta nachylenia dachu. Bez trudu kupisz go w sklepie budowlanym lub wypożyczysz. Kątomierz dachowy posiada podziałkę kątową i może być przyłożony bezpośrednio do dachu w celu odczytania kąta nachylenia. Aplikacje mobilne. Istnieją również aplikacje mobilne, które wykorzystują czujniki w smartfonie do pomiaru kąta nachylenia. Wystarczy umieścić telefon na powierzchni dachu, a aplikacja wyświetli odczyt kąta nachylenia. Jest to jednak bardziej zawodny i mniej precyzyjny sposób od kątomierza dekarskiego. Tabela nachylenia dachu. Możesz skorzystać także z tabeli nachylenia dachu, która dostarcza zalecenia dotyczące kąta nachylenia w zależności od rodzaju pokrycia dachowego. Określ w wyszukiwarce rodzaj pokrycia i region geograficzny, aby znaleźć odpowiedni zakres kąta nachylenia dla danego dachu. Fachowy pomiar. Jeśli dokładny pomiar jest niezbędny lub masz wątpliwości co do samodzielnie wykonanych pomiarów, możesz skonsultować się z profesjonalistą. Architekt, projektant dachów, rzeczoznawca budowlany lub pracownik firmy zajmującej się dachami jest w stanie dokładnie zmierzyć kąt nachylenia dachu przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Należy pamiętać, że prace na dachu mogą być niebezpieczne. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności lub nie masz narzędzi, aby bezpiecznie zmierzyć kąt nachylenia dachu, skonsultuj się z profesjonalistą. Kąt nachylenia dachu a rodzaj pokrycia dachowego. Kąt nachylenia dachu ma istotne znaczenie w kontekście wyboru rodzaju pokrycia dachowego. Wybór odpowiedniego kąta nachylenia wraz z odpowiednim materiałem pokrycia dachowego zapewnia skuteczne odprowadzanie wody, długotrwałą żywotność i estetyczny wygląd dachu. Jakie są zależności między kątem nachylenia dachu a konkretnym rodzajem pokrycia dachowego? Dachówki ceramiczne lub betonowe są często stosowane na dachach o większym kącie nachylenia, zwykle od 20 do 60 stopni, aby zapewnić szczelność i stabilność. Im większy kąt nachylenia, tym lepiej dachówki odprowadzają wodę, minimalizując ryzyko przecieków. Blachodachówki mogą być stosowane na konstrukcjach o różnym kącie nachylenia, ale najczęściej są wykorzystywane na dachach o kącie nachylenia od 10 do 45 stopni.
Blachodachówki charakteryzują się elastycznością w zakresie kąta nachylenia, a ich montaż może być dostosowany do specyfiki dachu. Płytki łupkowe to popularny wybór na dachach o kącie nachylenia od 20 do 45 stopni. Są one trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Ich montaż na mniejszych kątach nachylenia może wymagać dodatkowych środków technicznych, aby zapobiec przeciekom. Blacha falista jest z kolei często stosowana na dachach o mniejszym kącie nachylenia i dachach płaskich. Może być stosowana na dachach o kącie nachylenia poniżej 10 stopni, ale wymaga zastosowania odpowiednich uszczelnień i systemów odprowadzania wody, aby zapobiec przeciekom. Warto zauważyć, że niektóre materiały pokrycia dachowego mogą mieć określone zalecenia producenta dotyczące minimalnego i maksymalnego kąta nachylenia. W razie potrzeby skonsultuj się z producentem lub specjalistą od dachów, aby mieć pewność, że wybrany materiał pokrycia jest odpowiedni dla danego kąta nachylenia dachu. Jaki kąt nachylenia ma dach? Standardowy kąt nachylenia dla dachów wynosi zazwyczaj od 15 do 30 stopni. Ten zakres jest popularny ze względu na estetykę, funkcjonalność i odprowadzanie wody. Jeśli projekt lub preferencje właściciela wymagają bardziej stromego wyglądu dachu, kąt nachylenia może być większy niż 30 stopni. Strome dachy spadowe mogą mieć kąt nachylenia nawet do 45 stopni lub więcej, co nadaje budynkom charakterystycznego wyglądu. Warto pamiętać, że ostateczny kąt nachylenia dachu spadowego będzie zależał od wielu czynników, takich jak lokalne przepisy budowlane, rodzaj pokrycia dachowego, warunki klimatyczne i preferencje projektanta. Jaki kąt nachylenia ma dach płaski? Dach płaski charakteryzuje się minimalnym kątem nachylenia, który ma na celu umożliwienie skutecznego odprowadzania wody opadowej. Chociaż dach płaski nie jest dosłownie płaski, ma bardzo niewielki kąt nachylenia, zwykle od 1 do 5 stopni. Minimalny kąt nachylenia dachu płaskiego jest niezbędny, aby woda mogła swobodnie spływać z powierzchni dachu. Zalegająca woda może prowadzić do przecieków i uszkodzeń, których naprawa wiąże się z dużymi wydatkami. Minimalny kąt nachylenia pozwala również na utrzymanie równowagi pomiędzy estetyką dachu a jego funkcjonalnością. W przypadku dachów płaskich szczególnie istotne jest prawidłowe zaprojektowanie i zastosowanie systemów odprowadzania wody, a także regularne monitorowanie i konserwacja, aby mieć pewność, że woda jest skutecznie odprowadzana, a dach pozostaje szczelny. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne. Jeżeli Ci się spodobało, to zostaw nam suba, a my zapraszamy Cię również na naszą stronę, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. Do zobaczenia w następnym odcinku.